Cześć. Witam na kolejnych zajęciach online Domu Kultury w Orzeszu. Dzisiaj, jak widać, gitara basowa. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich naszych basistów uczęszczających na nasze wspólne zajęcia. Na dzisiejszym spotkaniu powtórzymy sobie jeden z poznanych wcześniej pochodów basowych. Będzie to polka. Do naszego pochodu basowego użyjemy trzech dźwięków. Dźwięku C, dźwięku F i dźwięku G. Przypomnę teraz, jak wygląda pochód basowy w prostej formie, jeżeli chodzi o pochód basowy polki. Użyjemy progresji dźwięków C, F Do naszego ćwiczenia użyjemy metronomu. Standardowo mam go w telefonie. 4/4, tempo 140. Metronom brzmi tak. Metronom nieakcentowany. Link do metronomu wkleję w opisie filmiku. Zagram teraz ćwiczenie razem z metronomem. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Prosta forma, trzy dźwięki. Pamiętacie z naszych zajęć? Poznaliśmy takie określenie jak ghost noty. Przypomnę teraz, pokażę, jak wygląda ghost note. To jest dźwięk lekko przytłumiony bez dociskania struny i za nim dźwięk właściwy, czyli zagramy sobie dźwięk C z poprzedzonym ghost notem. Przytrzymuję palcem strunę w miejscu, w którym za chwilę będę grał dźwięk. Nie dociskam do progu i uderzam. I mam dźwięk lekko stłumiony, a nawet bardzo stłumiony. I za chwilę za nim dźwięk właściwy. Zagramy sobie teraz pochód polki. Dźwięki C, F, G. W każdy dźwięk właściwy poprzedzę ghost notem. 3, 4, raz, 2, 3, 4. Tak wygląda nasze ćwiczenie. Bardzo proszę, abyście przetrenowali to w domu. A do nagrania wideo w komentarzu osobiście nominuję
Igora Sokołowskiego. Igor, twoje zadanie do końca tygodnia: nagrać partię Polki razem z Ghost Notami i filmik z ćwiczenia umieścić w komentarzu pod naszą lekcją. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, trenujcie, do zobaczenia, do następnego razu, cześć.